pan Ziobro zawiódł wielu ludzi prawicy. Dziś mówią państwo, i to ze słusznych pozycji, że Unia Europejska właśnie nas tłamsi, że państwa premier prowadzi politykę na kolanach, że zgodziliście się na KPO. A prawda jest taka, że kiedy mieliście możliwość, żeby to zablokować, kiedy mieliście możliwość, gdy przyszło do trzeciego czytania, które można było jeszcze blokować, to państwo tego nie zrobili i pomogli w przepchnięciu tego do ostatniego głosowania, w którym, jak już wiedzieliście, że Lewica pomoże PiS-owi i premierowi Morawieckiemu w zadłużaniu Polaków na 37 lat, to wtedy już symbolicznie mogliście się sprzeciwić. I już za to, za ten pokaz hipokryzji, za to, że żyrujecie działania premiera Morawieckiego w taki właśnie obrzydliwy sposób, powinien pan honorowo zrezygnować.